No, witamy bardzo serdecznie na briefingu prasowym przed meczem z GKS-em Katowice. Naszym gościem jest Dominik Piła i zapraszam do pytań. Nie mogę nie zacząć od tej zmiany trenerskiej. Kiedy do Was dotarła ta informacja, w jakich okolicznościach i jak ją przede wszystkim Ty odebrałeś? Witam. No, tak jak myślę, że my się dowiedzieliśmy, tak my. Dzień po meczu pojawiła się informacja, więc tutaj nie byliśmy poinformowani szybciej, więc podobnie jak Wy. Tak, co mogę powiedzieć, jak ja się do tego mogę odnieść. Ta zmiana trenera, myślę, że odpowiedzialność na boisku, tak jak trener poza boiskiem, była na nas, więc nigdy nie jest to przyjemne, kiedy dochodzi do takich zwolnień i nie było to przyjemne dla nas, bo odpowiedzialność za wyniki była też na nas i to nie jest nigdy przyjemne. I myślę, tyle mogę o tym powiedzieć, bo nie chcę się na tym za długo skupiać. Mamy przed sobą dwa ważne mecze i staram się od tego odciąć, od tego meczu z Pogonią i od tego, co było za nami, bo to nam nie pomoże w wygrywaniu na następnych meczach. Także ja się staram od tego, myślę, że drużyna też odciąć i skupić na tych ostatnich dwóch meczach, bo one są ważne, żebyśmy skończyli, może nie nad Gdańską, ale żeby te... Znaczy, oczywiście, że chcemy skończyć nad Gdańską, ale przede wszystkim chcemy zapunktować i pojechać do domu z troszkę lepszymi humorami. Jedziecie do Katowic i macie takie trochę świeże jeszcze wspomnienia z Katowic z kwietnia, gdzie no w takich dziwnych okolicznościach przegraliście dość ważny mecz, bo graliście w przewadze, tam bramka w końcówce. Czy tamten mecz będzie taką lekcją, czy przede wszystkim coś bierzecie, analizujecie tamte wydarzenia, jak to wygląda w przygotowaniach do tego już sobotniego meczu? Ja niestety wtedy nie miałem przyjemności grać, bo miałem poza kartki, ale oglądałem ten mecz przed telewizorem i rzeczywiście był to taki mecz wyrównanych drużyn, gdzie bramka w końcówce zadecydowała. GKS to jest taki wyrachowany zespół, wyrachowany, z doświadczonym trenerem, który pracuje już tam bardzo długo i są na pewno zgraną, dobrą drużyną, która dobrze sobie radzi w Ekstraklasie po awansie. Ale co nie zmienia faktu, że jest to Beniaminek, tak jak my, więc możemy tam szukać punktów i na to liczymy. Dominik, jeszcze do tej zmiany trenera i aktualnego duetu nowych szkoleniów tymczasowo. Jak wyglądało te zadanie z Kevinem Lepolem i Radosławem Bellą? Jak wyglądał podział kompetencji, jeżeli chodzi o te zajęcia? Jak to jest? Mogę powiedzieć tyle, że z treningu wydaje się, że głównym dowodzącym jest Kevin, ale zadania treningu są podzielone. Każdy myślę, że ze sztabu wie co ma robić i co jest od niego wymagane. Nie było za dużych zmian, jeśli chodzi o personalia, bo Kevin był przy nas praktycznie cały czas i wie, czego może od nas oczekiwać i my wiemy, co możemy oczekiwać od niego i co on nas wymaga, więc tutaj nie było jakichś radykalnych zmian. Troszkę powięło świeżości i tyle mogę tym powiedzieć. Jeszcze powiedz, bo zmiana trenera to nigdy nie jest winą jednej osoby, nie? To ciężko winić trenera Grabowskiego. Czujesz, że też dołożyliście dużo jako piłkarze, że taka decyzja zapadła? Tak jak powiedziałem wcześniej, to nie jest przyjemna decyzja dla nikogo i sytuacja, jak odchodzi trener. Szczególnie trener, z którym myślę wszyscy byliśmy dobrze związani i z którym mieliśmy dobre relacje. Więc odpowiedzialność spada nie tylko na trenera, ale i na nas, bo my na boisku biegaliśmy i my, że tak powiem, na boisku byliśmy odpowiedzialni również za wyniki i to jest odpowiedzialność na nas też jest, ale tak jak powiedziałem, staramy się od tego odciąć, bo to już było i my tego nie zmienimy. Mamy wpływ jedynie na przyszłość i w przyszłości są dwa mecze, w których musimy zbierać punkty, bo musimy się skupić na pozostaniu Lechii w Ekstraklasie i to jest nasz główny cel. To tak patrzysz, to nam przedstawiono. Tak patrzysz teraz, nie wiem, na te zajęcia, które były w tym tygodniu i co widzisz, się jakoś coś zmieniło po tej decyzji? Jest powiew świeżości, jest widać wśród zawodników dużo takich chęci pokazania się. Jest pozytywna atmosfera taka, jak była wcześniej i tutaj nie widzę, żeby
żeby ktoś zwieszał głowę ze zwątpieniem i bez jakby takiego pozytywnego postrzegania przyszłość, więc patrzę optymistycznie do przodu. A macie jakiś, nie wiem, komunikat z góry, że musi być 6 punktów, bo nie wiem, inaczej będą jakieś dalsze decyzje, coś, jakieś ciśnienie też jest takie większe, nie? Nie było takiego komunikatu, ale był komunikat, że tak jak w poprzednim sezonie naszym celem był awans do Ekstraklasy i wszyscy patrzyliśmy ku temu, tak w tym sezonie jest cel utrzymania Legii w Ekstraklasie i myślę, że nie będziemy patrzeć głęboko w tabelę, bo tak jak w tamtym sezonie na tym etapie traciliśmy do tych pierwszych dwóch miejsc kilka punktów, tak teraz tracimy do bezpiecznych miejsc tyle samo albo podobnie punktów, więc patrzymy nad myślimy tylko o tym, żeby Legia została w Ekstraklasie. To coś się zmieniło, bo pamiętam jeszcze parę miesięcy, może już nie tygodnie, ale miesięcy temu, nie wiem, jakiś taki końcówka sierpnia, początek września były mowy, że Legia nie walczy o utrzymanie, nie? Tylko że o coś więcej tutaj były plany, że tam top 5 jakieś, no przynajmniej ósemce, więc widać, że troszeczkę chyba musicie te plany, znaczy nawet widać, tak, że one się zmieniły i to jest diametralne. Sytuacja, w jakiej jesteśmy ku temu, to wszystko sprowadza. Nie jest powiedziane, że nasza drużyna nie jest w stanie grać na pozycje wyższe, top, tak jak powiedziałeś, 6, czy po prostu być jakby wyżej w tabeli. Sytuacja jest taka, jaka jest i na ten moment myślę, że każdy w klubie i zawodników i ze sztabu skupia się na tym, żebyśmy pozostali w lidze, bo to dla Gdańska jest, myślę, bardzo ważne dla was, dla kibiców i dla nas tak samo, więc będziemy robić wszystko, żeby Gdańsk i Lechia była w Ekstraklasie. To jeszcze ostatnia rzecz. Co twoim zdaniem musi się zmienić w pierwszej kolejności? No bo wiemy, gdzie są mankamenty tego zespołu, jak to wyglądało w ostatnich meczach. Więc taka twoje jakieś takie przemyślenie. Myślę, że powinniśmy być jeszcze bardziej... Wiadomo, że chcieliśmy być tak jak w poprzednich meczach, jak teraz jeszcze bardziej odpowiedzialni i myślę mądrzejsi na boisku. Nie możemy wchodzić w mecze i zaraz szybko tracić punkty, bramki, szczególnie na wyjazdach, więc pierwsze co mi przychodzi do głowy, to lepsze wejście w mecz i bycie w tym meczu jak najdłużej, żeby tak, może powiem przykładem Korony Kielce, w każdej chwili mogło się coś wydarzyć, żebyśmy mogli strzelić zwycięską bramkę i wywodzić punkty. To jeszcze o tym, co przed nami właśnie w sobotę, jakiego rywala się spodziewacie i co jest największym atutem Gieksy, twoim zdaniem? Gieksy największym atutem myślę, że jest taki monolit i zespół. Ten zespół jest budowany bardzo długo z tym samym trenerem i mają te automatyzmy. Każdy to widzi i to jest ich na pewno mocna siła. Jest to wysoki zespół, więc stałe fragmenty też mają groźne i strzelają po nich bramki. Na to musimy być przygotowani. Wyrzuty z auto czy rzuty różne są w tym groźni i czują się w tym mocny, więc to musimy wyeliminować i na to musimy być przygotowani.